Moi drodzy, witajcie ponownie w Snayerze po krótkiej przerwie od Photoshopa. Dzisiaj znowu zajmiemy się tym programem, a tematem dzisiejszego odcinka jest usuwanie drobnych szczegółów, jak na przykład tekst ze zdjęć, powiedzmy z koszulek, znaków drogowych, z tablic rejestracyjnych i innych nazw, jak na przykład loga sklepów. Zapraszam. Film ten sponsorowany jest przez patronów kanału Snayera. Jeśli chcesz dołączyć do tego elitarnego klubu, a jednocześnie wesprzeć tworzenie tych filmów, idź do www.youtube.com/Snayera/join. Inne sposoby wsparcia kanału znajdziesz na www.snayera.pl/wesprzyj. Oczywiście sposobów usunięcia tekstu czy też czegokolwiek innego ze zdjęcia jest wiele. Niektóre są łatwe, inne trudne i zawiłe, ale trzy z nich są niezaprzeczalnie najczęściej używane i najpopularniejsze. Zwłaszcza kiedy wymagane są szybkie, niewielkie poprawki. Mimo że technik, które dziś omówię, możesz użyć na wiele różnych sposobów, mi najczęściej zdarza się wykorzystywać je do usuwania tekstu z ubrań, znaków drogowych oraz rejestracji samochodów. Tekst często odciąga uwagę widza od tematu zdjęcia, więc jeśli nazwa restauracji lub logo na koszulce przechodnia nie jest ważne dla Twojej wizji, zawsze polecam usunięcie takich szczegółów w celu uproszczenia przekazu. Ułatwi to skupienie się na modelu oraz odczytanie intencji fotografa, jednocześnie oczyszczając zdjęcie z niepotrzebnej rozpraszaczy. Część moich artystycznych fotografii, jak i zleceń dla klientów, jest ograniczona pod względem tego, co mogę pokazać na danym zdjęciu. Najczęściej chodzi o to, że zdjęcie reklamujące na przykład bluzę jakiejś konkretnej firmy nie może zawierać loga innej, ani nawet nazw sklepów w tle. Właśnie w takich sytuacjach najbardziej przydadzą Ci się te trzy sposoby ukrywania, czy też raczej usuwania tekstu ze zdjęć. Pozwoliłem sobie ustawić je według ilości wymaganej pracy, zaczynając od największego wkładu użytkownika, a kończąc na prawie całkowitej automatyzacji. Ilość wymaganej pracy oczywiście absolutnie nie oznacza, że dany sposób jest trudniejszy, wręcz przeciwnie. Chciałbym też zaznaczyć, że żaden z tych sposobów nie jest idealny i każdy ma swoje słabe strony. Zadanie, które sprawi Ci najwięcej problemów, niezależnie od tego, jakiego narzędzia użyjesz, to poprawki na zdjęciach o wysokiej jakości, na których dużo się dzieje. Osobiście podczas pracy tego typu często wpadam w pułapkę perfekcjonizmu, co owocuje bardzo długim czasem pracy nad niewielką poprawką, która powinna zająć tylko chwilę. Bardzo łatwo jest zapomnieć, że niedociągnięcia widoczne przy dużym powiększeniu zdjęcia często są kompletnie niezauważalne, a wręcz mogą wyglądać całkiem naturalnie, kiedy oddalisz zdjęcie. Edytując i poprawiając zdjęcia, musisz przede wszystkim pamiętać o tym, że osoby oglądające Twoje fotografie najczęściej widzą je na względnie niewielkim ekranie z odległości nie mniejszej niż pół metra, co znacznie ogranicza zdolność wynajdywania niedociągnięć na zdjęciu. Nie chcę oczywiście powiedzieć, że nie warto dążyć do perfekcji, ale ideał jest wrogiem gotowego. Przejdźmy jednak do pierwszego sposobu oczyszczania zdjęć z niepotrzebnych szczegółów. Przeciągnij swoje zdjęcie do przestrzeni roboczej Photoshopa, zaznacz warstwę ze zdjęciem i wciśnij skrót Ctrl oraz J, aby utworzyć kopię warstwy z Twoim zdjęciem. Ten krok oczywiście nie jest wymagany w żadnym z tych sposobów, ale bardzo dobrym nawykiem podczas edycji zdjęć jest tworzenie kopii zapasowych Twojej pracy. Jeśli lubisz porządek podczas pracy i chcesz ułatwić sobie zrozumienie wprowadzonych zmian podczas edycji tego zdjęcia w przyszłości, możesz zmienić nazwy warstw tak, aby bez klikania w nie wiadomo było, co się na nich znajduje. Dwukrotnie kliknij w jedną z warstw i wprowadź krótką nazwę opisującą jej zawartość. Wybierz teraz górną warstwę, przybliż zdjęcie tak, aby tekst zajmował większość obszaru roboczego, a następnie z lewego menu wybierz narzędzie o nazwie stempel. Aby ułatwić sobie zamaskowanie zmian, dostosuj rozmiar i twardość stempla, klikając prawym przyciskiem myszy na zdjęcie. Możesz to też zrobić z górnego paska narzędzi. Twardość i krycie mają tutaj duże znaczenie, ponieważ miękki pędzel oraz troszkę niższe niż 100% krycie pomogą w naturalnym mieszaniu kolorów i kształtów, szczególnie kiedy mamy do czynienia z lekko rozmytym tłem. Kiedy już ustawisz parametry narzędzia, wybierz miejsce na zdjęciu z podobną lub najlepiej identyczną teksturą i kolorem tła do miejsca pod napisem, który usuwasz. Trzymając klawisz Alt na klawiaturze, kliknij w zdjęcie w wybranym miejscu, aby rozpocząć tak zwane próbkowanie.
czyli po prostu określenie, skąd stempel ma brać teksturę potrzebną do przykrycia tekstu. Teraz pozostaje tylko klikanie w tekst dotąd, aż przestanie być widoczny. Pamiętaj jednak, że podczas pracy dobrze jest zmieniać punkt próbkowania, aby efekt końcowy wyglądał naturalnie, a używana tekstura pochodziła z możliwie bliskiej tekstowi części zdjęcia. Używając stempla szybko zauważysz, że gdy trzymasz lewy przycisk myszy, punkt próbkowania przesuwa się wprost proporcjonalnie do Twojego kursora. Może więc się zdarzyć, że dotrzesz do miejsca, gdzie przed rozpoczęciem był jeszcze tekst, co możesz bardzo łatwo naprawić, wybierając nowy punkt próbkowania. Kontynuuj pracę, aż cały tekst zniknie, a ogólny wygląd zdjęcia będzie zadowalający. Pamiętaj, że raz poprawione miejsca mogą być zmieniane w nieskończoność i nie martw się, jeśli coś Ci nie wyjdzie za pierwszym razem. Sposób ten jest bardzo łatwy w opanowaniu, ale w zależności od wielkości tekstu i złożoności jego tła może zająć dużo czasu. Drugi sposób jest mniej manualny i wprowadza element sztucznej inteligencji przy poprawkach, co oczywiście absolutnie nie oznacza, że efekt będzie każdorazowo lepszy od narzędzia stempla. Może jednak zdarzyć się, że tylko kilkoma kliknięciami osiągniesz porównywalne maskowanie tekstu do efektu kilkunastu minut pracy ze stemplem. Z lewego menu wybierz narzędzie łatka i u góry ekranu zmień jego wartość na uwzględnianie zawartości. Ten krok jest niezmiernie ważny, ponieważ pozwoli on sztucznej inteligencji Photoshopa na uwzględnienie tła oraz tego, co je otacza w oszacowaniu kolorów, kontrastu oraz tekstury, która zastąpi tekst. Dla osiągnięcia najlepszego efektu, jeśli możliwe jest zaznaczenie pojedynczej litery, bez przecinania linii innej części tekstu, obrysuj pierwszą literę najdokładniej jak to możliwe, trzymając lewy przycisk myszy. Do tego zadania najlepiej nada się tablet graficzny z ołówkiem elektronicznym, ponieważ oferuje największą kontrolę nad kursorem, a co za tym idzie, dokładniejszą pracę. Takie narzędzie oczywiście absolutnie nie jest wymagane w żadnym z przedstawionych w tym filmie sposobów. Jeśli jednak masz do niego dostęp, znacznie ułatwi Ci ono pracę. Po obrysowaniu pierwszej litery kliknij w środek zaznaczenia i trzymając lewy przycisk myszy przesuń kursor w pustą część zdjęcia z podobną teksturą i kolorem do tła Twojego tekstu. Kiedy puścisz lewy przycisk myszy, zauważysz, że Photoshop automatycznie zastąpił zaznaczoną część zdjęcia tłem, które wcześniej wybrałeś, jednocześnie uwzględniając i dopasowując teksturę do okolic zaznaczenia. Powtórz teraz wszystkie kroki na pozostałych literach. Mimo, że to narzędzie radzi sobie dość dobrze, nie jest idealne i szybko zauważysz, że sztuczna inteligencja nie jest na tyle inteligentna, aby dopasować każdy szczegół. Ale w takich przypadkach możesz powtórzyć cały proces lub użyć narzędzia stempla do poprawy ubytków. Ostatni sposób, który Ci dzisiaj pokażę, jest bardzo podobny do łatki i używa identycznego procesu dopasowania zawartości. Tak jak wcześniej, przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że górna warstwa jest odpowiednio opisana i zaznaczona. Używając narzędzia lasso, zaznacz tekst najdokładniej jak to możliwe. W tym wypadku zaznaczenie pojedynczej litery także może okazać się bardziej efektywne niż całego tekstu, ale nie obawiaj się eksperymentować. Jeśli tekst jest wystarczająco mały, narzędzie powinno poradzić sobie z usunięciem niechcianych szczegółów. Kiedy już zaznaczysz pierwszą literę, wciśnij kombinację klawiszy Shift oraz F5. Lub jeśli skrót nie działa, idź do menu Edycja u góry ekranu i wybierz opcję Wypełnij. Widzowie często pytają mnie, dlaczego niektóre skróty klawiszowe nie działają. Zazwyczaj spowodowane jest to tym, że dany skrót zwyczajnie został przepisany do czegoś innego lub wcale nie jest w użytku. W takich przypadkach rozwiązanie jest bardzo łatwe. Idź do menu Edycja u góry ekranu i wybierz skróty klawiszowe. A następnie wybierz potrzebne Ci narzędzie i przypisz odpowiadający Ci skrót klawiszowy. Wróćmy jednak do oczyszczania zdjęcia. Po otwarciu okna narzędzia Wypełnienia upewnij się, że u góry w polu Zawartość pisze Uwzględnienie zawartości, a opcja Adaptacja kolorów jest zaznaczona. Jeśli chcesz, możesz poeksperymentować z wartościami pól tryb oraz krycie, ale ja pozostanę przy zwykłym trybie i pełnym kryciu. Po wciśnięciu przycisku OK, Photoshop automatycznie zastąpi zaznaczenie teksturą próbkowaną z obszaru bliskiego wybranej części zdjęcia. Jak widzisz, w tym wypadku nie masz możliwości wyboru punktów próbkowania, ale efekty zazwyczaj są pozytywnie zaskakujące. Każdy z przedstawionych w tym filmie sposobów pomoże Ci usunąć tekst ze zdjęcia, jak i pozbyć się innych niechcianych szczegółów. Końcowy efekt zależy jednak bezpośrednio od jakości zdjęcia oraz ilości szczegółów w tle tekstu. Jak zapewne już się domyślasz, zastosowanie tych narzędzi może być różne, ale we wszystkich przypadkach jest niezaprzeczalnie przydatne. Jako niewielki bonus podpowiem Ci jeszcze, że zaznaczając tekst używając trzeciego sposobu,
Zamiast lasso możesz użyć narzędzia zaznaczenie obiektów, szybkie zaznaczenie lub różdżka. Ale największą kontrolę uzyskasz właśnie przy użyciu lasso. Mam nadzieję, że ten film ułatwił Ci pracę nad zdjęciami. Już wkrótce na kanale Sydneyera zobaczysz więcej kursów tego typu, więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zrób to teraz. Nie zapomnij też o ustawieniu powiadomień, klikając w dzwonek. Na dzisiaj to tyle, ale my widzimy się już niedługo. Tymczasem Ty nie przestawaj tworzyć i eksperymentować. Cześć!